Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał Jesionowski, czyli miłośnicy czterech kółek Zrób to sam. Przy współpracy z firmą K2 postanowiliśmy stworzyć odcinek, aby obalić mity dotyczące płynów do układu chłodzenia. Ale zanim sobie powiemy o mitach, które krążą oczywiście w naszym społeczeństwie motoryzacyjnym dotyczących płynów chłodniczych, podzielmy sobie je na trzy kategorie zgodnie z technologią produkcji. Pierwsza kategoria to będzie IAOT, następną będzie OAT, a ostatnią, najbardziej nowoczesną technologią będzie technologia HOAT i troszkę powiedzmy sobie, czym one od siebie się różnią. Pierwsza wymieniona technologia posiadała wiele wad. Przede wszystkim podstawą naszego płynu był krzemian, co powodowało po pierwsze odrywanie się od części metalowych, lekkich złogów, które krążyły w układzie chłodzenia, zatykały kanaliki w naszej chłodnicy. Druga sprawa, nietrwałe inhibitory korozji. I to tak w skrócie, jeżeli mówimy o pierwszej technologii. Organic Acid Technology, czyli technologia, w której używamy kwasów organicznych i już nie mamy tutaj żadnego krzemianu. Niby technologia doskonała, ponieważ powoduje cienką warstwę ochronną osadzającą się w naszym układzie chłodzenia. Nawet nie ma problemów z aluminiowymi chłodnicami, natomiast w starszych samochodach niestety luty ołowiane nie były dobrym połączeniem z takim płynem, jak i również niektóre tworzywa używane do wytwarzania uszczelek. Więc przejdźmy może do ostatniego punktu, który jest najczęściej używany w dzisiejszej technologii motoryzacyjnej. Ostatnia technologia hybrydowa, czyli połączenie technologii, której powiedziałem przed chwilą. Pamiętajmy, że trwałość, jak i w przypadku OAT, tak i w przypadku HOAT, mamy co najmniej przewidzianą trwałość płynu na 5 lat, natomiast nie szkodzi nam już żadnym elementom w naszym układzie chłodzenia. I w przypadku na przykład K2 Coolera, producent deklaruje trwałość płynu na poziomie 250 tysięcy km. Nie sugerowałbym się tym przy innych produktach. Pamiętajcie, że każdy producent pod innym kątem projektuje swój płyn na bazie technologicznej w laboratoriach. Teraz powiedzmy sobie o tym, do czego tak naprawdę nam jest potrzebny płyn i dlaczego na przykład nie można używać wody, albo co to jest koncentrat i jak mieszać koncentrat z wodą, czy można mieszać z wodą kranówką i tak dalej. Jaka jest rola płynu chłodzącego w naszym silniku, a dokładnie w układzie chłodzenia? Przede wszystkim ochrona przed erozją, korozją i kawitacją. Kawitacją? A to takie mądre stwierdzenie z fizyki, czyli fazowe przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy naszego płynu pod zmniejszonym ciśnieniem, tak bym to krótce ujął. Kolejną bardzo istotną funkcją jest temperatura wrzenia. Oczywiście każdy sobie zdaje sprawę, że płyn chłodzący musi mieć w normalnych warunkach temperaturę wrzenia wyższą niż 100 stopni, natomiast pamiętajmy, że pod zwiększonym ciśnieniem w układzie chłodzenia, na przykład omawiany płyn 1,4 bara może mieć temperaturę wrzenia nawet na poziomie 129 stopni. I na tym polega też magia na przykład samochodów sportowych. Im większe ciśnienie w układzie chłodzenia, tym temperatura wrzenia jest wyższa. Należy pamiętać również o temperaturze zamarzania. Dobry płyn chłodzący powinien mieć ją na poziomie minus 35 stopni. Woda, nie uzyskamy tego za żadne skarby, przez zero już się robi problem. Oczywiście wszystkie pierwiastki, dodatki, takie jak te wszystkie związki antykawitacyjne, powinny chronić nasz układ i przede wszystkim wydłużać jego żywotność, bo umówmy się, im płyn dłużej nadaje się do chłodzenia naszego silnika, tym my mamy problem z głowy. Jeżeli jest to 5 lat i 250 tysięcy kilometrów, to chyba trochę czasu upłynie, prawda, zanim ten płyn się zużyje. Natomiast powinniśmy w takich sytuacjach mieć zapisane i pilnować, kiedy ten płyn był zmieniony. Zatem mówiąc o zamarzaniu, czasami jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nasz płyn w chłodnicy nadaje się. No są tanie urządzenia, które mierzą ilość glikolu, stężenie w naszym układzie chłodzenia, ale są niedokładne. Czy wziąć próbkę i wsadzić sobie do zamrażarki, no też minus 35 nie będziemy mieli. Producenci droższych płynów, tutaj renomowani producenci, nie tam żadne tanie podróbki gdzieś tam za 5 zł za litr, oznaczają, certyfikują, są badania w różnych instytutach robione, świadczące o tym, w jakiej temperaturze ten płyn zamarza i to wszystko zawsze znajdziecie na odwrocie opakowania. Tutaj macie chociażby jeden symbol, który jest oznaczający, że ten płyn właśnie może w takich ekstremalnych warunkach być stosowany. No bo umówmy się, może nie ma w Polsce takich srogich zim, ale ja pamiętam 10 lat temu, jak w Gdańsku spadła temperatura do minus 30 w nocy. Zatem skoro wiemy, co chroni nasz silnik i jak wiele wymogów musi spełniać nasz płyn chłodzący, czy możemy wlać wodę? Oczywiście, że nie, nie możemy. Po pierwsze, ze względu na temperaturę wrzenia, ze względu na wytwarzającą się korozję, erozję i wszystkie inne. Dlaczego? Wyobraźcie sobie sytuację, że wlewacie wodę, kranówkę, powiedzmy niedestylowaną. Ta silnik jeździ 500 km, 1000 km, wytrąca się kamień, osad, korozja, nagle staje wam pompa płynu chłodzącego. Następnie zatyka się wasza chłodnica.
W silnikach, gdzie jest dość duże ciśnienie robocze w naszym układzie chłodzenia, następuje w pewnym momencie eksplozja. Zatrzymanie się pompy w układzie chłodzenia to jest eksplozja. Wody nie lejemy nigdy. Jeżeli musieliśmy zalać wodę, bo gdzieś na trasie coś się stało i dojechać, należy przepłukać cały układ chłodzenia i zalać go płynem. I teraz powiedzmy sobie o trwałości. No przecież woda jaką ma trwałość? No momentalnie, zanim się cały syf wytrąci. Normalnie, tak jak omawiany kuler, no to mamy 5 lat i 250 tysięcy kilometrów. Przejdźmy teraz może do tematu koncentratu, a płynu chłodniczego, czym się różnią. Koncentrat kontra płyn chłodzący. Po pierwsze różnica to jest cena. Koncentrat będzie tańszy. Ale dla nas, użytkowników samochodów osobowych, gdzie mamy jeden samochód, różnica jest, powiedzmy, nie ryzykujmy. Dlaczego? Dlatego, że musimy go zgodnie z instrukcją rozcieńczyć. Po pierwsze, jeżeli mówimy o koncentracie, jeżeli mówimy o płynie chłodzącym, on już jest zrobiony, przygotowany tak, jak powinien. Ma wszystkie właściwości. I teraz sam koncentrat, na przykład temperaturę zamarzania, ma na poziomie minus 16 stopni. Więc jeżeli ty wrzucisz koncentrat do swojego układu chłodzenia, on będzie niewydajny. Musisz go rozcieńczyć w odpowiednich proporcjach. Następny temat. Czy koncentrat można rozcieńczać z wodą kranówką czy destylowaną? Ja powiem tak. Woda destylowana jest tak tania, że mimo tego, że producenci deklarują, że można ich produkty, tak jak na przykład kuler, rozcieńczać z kranówką, wolałbym jednak, żeby wydać te kilka złotych i rozcieńczyć z wodą destylowaną. Jest to naprawdę korzystniejsze i może przysporzyć Wam mniej kłopotu, dlatego że nigdy nie wiemy, co w tej Waszej wodzie, w tych mieszkaniach, w tych nowoczesnych blokach i osiedlach, miastach pływa. Następna rzecz, dość istotna dla mnie, to jest procentowy roztwór glikolu. Jeżeli na przykład mamy 66% glikolu w całym roztworze, jeżeli w tym koncentracie byśmy osiągnęli takie proporcje, temperatura zamarzania może być nawet na poziomie 60 paru stopni. Tak więc powiem tak, lepiej kupić, jeżeli mamy jeden samochód, nie chcemy już oszczędzać, bo to naprawdę różnica jest niewielka, gotowy płyn chłodzący, niż kupować koncentrat. Jeżeli mamy warsztat i tak dalej, no to wiadomo, lejemy z koncentratów, ale musimy pamiętać, jakie są proporcje i przede wszystkim to, czego mężczyzna nie lubi, czyli czytać instrukcje na opakowaniu. Kolory płynu chłodzącego. Och tak, to jest temat rzeka i widzę, mitów powstało więcej niż jest prawdy. Po pierwsze, mamy różne kolory płynów. Zielony, różowy, czerwony, niebieski, bezbarwny. Czy można je ze sobą mieszać? Oczywiście, że tak, jeżeli są wykonane w jednej technologii, na przykład hybrydowej, czy powyżej wymienianych, z reguły hybrydowe w dzisiejszych czasach, o czym producent pisze też na opakowaniu. I powiedzmy sobie, dlaczego są w różnych kolorach. Po pierwsze, aby nie zostały wypite omyłkowo przez kogokolwiek, no bo nie chciałbym, żeby ktoś wypił taki płyn chłodzący na zasadzie ja nie wypiję. Nie, to nie byłoby dobre. Następną rzeczą jest diagnozowanie wycieków z układu chłodzenia. No jeżeli mamy płyn o jakimś kolorze, łatwiej nam zdiagnozować, w którym miejscu wycieka. Tak więc na pytanie, czy można je ze sobą mieszać, odpowiadam tak, jak najbardziej, jeżeli są wykonane w tej samej technologii z trzech pierwszych wymienionych, które wymieniłem na początku odcinka. Czy można mieszać ze sobą płyny różnych producentów? Oczywiście, patrz punkt pierwszy, scena wcześniej. Jeżeli są według tej samej technologii, na przykład K2 Kule z innymi wiodącymi producentami płynów na rynku, nie ma problemu, żebyś zmieszał, jeżeli wiesz, co było w Twoim układzie chłodzenia. I w tym momencie powinniśmy zrobić małą pauzę i powiedzieć sobie, że jeżeli nie wiemy, co jest w układzie chłodzenia, bo ktoś wlał na przykład płyn w pierwszej technologii, którą omawialiśmy i chcemy go z hybrydową zmieszać, lepiej tego nie robić, lepiej zlać wszystko z układu chłodzenia, nawet przepłukać nasz układ chłodzenia specjalnymi płukankami i dopiero potem całość zalać jako operację numer jeden, dlatego że to jest Wasz samochód i dbajmy o ten układ chłodzenia, wydłużajmy jego żywotność. W tym miejscu należy powiedzieć również tak przy olejach silnikowych, jeżeli, zobaczcie, no 10W40 i możemy zmieszać 10W40 i innych producentów. Nie widzę w tym problemu. I to samo tyczy się płynów do układu chłodzenia, tylko tych symbolik jest mniej. Mam po prostu trzy technologie produkcji. Nie warto kupować płynów niewiadomego pochodzenia, bez żadnych certyfikatów i wykonanych w żadnej technologii, o której nie wiemy. Po prostu jest no name za 10 zł, bańka 20 litrów i Wy sobie kupujecie. No takich rzeczy nie róbmy, bo to jest dla mnie zwykła partyzantka i oszczędzanie tak naprawdę na krótką metę, bo wszystko co tanie ma bardzo krótkie rączki, prawda? Jeszcze powiedzmy o tych tanich płynach, bo ciągle mnie to męczy. Brązowe chłodnice, ruda wylewająca się z chłodnic, to jest naprawdę pół biedy. Ta pompa chłodnica to jest nic. A co powiecie na uszczelkę pod głowicą? Właśnie, więc jeżeli płyn nie zawiera normy, którą tu widzicie, tak, no to znaczy, że jest jakiś już problem. Te tanie płyny mają z tym dość duży problem, że na przykład nie mają żadnych norm, certyfikatów. To tak jak z olejami silnikowymi sprowadzanymi z naszych azjatyckich krajów, o których nikt nie wie, czy to jest roślinny, czy to jest silnikowy. Warto w tym momencie przejść do podsumowania. Warto powiedzieć w skrócie. Nie lejemy wody, szukamy renomowanych płynów, dobrych marek, na tym nie oszczędzamy. Tak, na olejach nie oszczędzamy.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o płynach chłodzących firmy K2 Cooler, macie link w opisie, chłopaki tam na blogu się naprawdę rozpisali. Warto też powiedzieć, że jeżeli nie wiecie, co jest zalane w waszym samochodzie, to nie jest czynność, która kosztuje was setki złotych. To naprawdę nie jest droga impreza, wymienić płyn w układzie chłodzenia, odpowietrzyć to wszystko dobrze, a macie święty spokój, że w waszym układzie chłodzenia pływa coś normalnego. Zostawcie suba, jeżeli wam się podobało, bo może czasami jeszcze chłopaki zaproszą mnie do wspólnych tutaj jakby występów, obalania mitów i wielu innych, bo jest z tego naprawdę masa na polskim rynku. Subskrybujcie, subskrybujcie, wbijajcie, macie wszystkie linki w opisie tutaj do tych blogów. No i co, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Kciuk w górę, jeżeli wam się podobał. Trzymajcie się, mordeczki. Cześć!